Siema. Siema. Dobra, końcówka roku, trochę podsumowania. Rok nam się fajnie zakończył, wiesz co, mamy za co serdecznie dziękujemy. Mamy bardzo dużo widzów, nawet się nie spodziewaliśmy, że taka ilość. Aha, przepraszamy za ten dym, ale musieliśmy rozpalić ognisko. Bo trochę zimno. No, minus 13, także trzeba było się jakoś tam podgrzać troszeczkę. Słuchajcie, serdecznie dziękujemy, że chce Wam się nas oglądać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jestem przekonany, że będziemy mieli ciekawych gości. Mam nadzieję, że ci goście Was zainteresują. Już jest paru. Tak, już mam kilka osób. Znanych, mniej znanych, ale naprawdę ciekawe osoby. Dziś też miał jeden dojechać, no niestety awaria samochodu i jesteśmy my. A w związku z tym, że nie mamy tego naszego gościa, no nie udało się chłopu dzisiaj dojechać, to mamy taki pomysł, że kilka pytań, które zadawaliście nam pod filmami, spróbujemy na te pytania odpowiedzieć. Ale ja się muszę, słuchajcie, wesprzeć telefonem, bo niestety nie miałem gdzie tego wydrukować. Porobiłem zrzut ekranu. Pierwsze pytanie, ono się bardzo często pojawia, to jest do Ciebie. Kiedy następna książka? No parę już ich było faktycznie. Następna książka no w zasadzie już jest skończona, jest wydawnictwie. Mroza nie dogonisz chyba, co? To? Nie, ja nie mam zamiaru Mroza gonić, nie? To nie mój cel. To jest fajny fan, ja lubię pisać. Ale ja Ci życzę, żebyś dogonił. I następna książka, wydawnictwo twierdzi, że ukaże się, wydawnictwo Bellona twierdzi, że ukaże się w lutym. Może to nie jest następna część przygód pułkownika Sztylca, tylko to jest faktograficzna, dokumentalna książka, ale ciekawa, bo o służbach wojskowych. Okej. Okay. Dobra, kolejne pytanie, które już sobie przeczytałem. Ja będę chował telefon, bo mi pada na mrozie. Kolejne pytanie. W którym roku byłeś w Afganistanie? Pyta jeden z naszych widzów, jeśli to nie tajemnica. 2009 i 2010. Pewnie pytają, bo jest... No dobra, ja wiem, o co no, chodzi. Powiedz. Chcę powiedzieć, że w 2009 jeździłem Toyotą, ale wpadłem w zasadzkę i w wyniku walki została ona zniszczona, a w 2010 jeździłem już Hummerem i tylko wyłącznie Hummerem. Nie było już Toyoty. To jest ważne, co dla niektórych. Tak? A i nie byłem już kapitanem dawno, dawno, tylko podpułkownikiem. Rozumiem. Dobra. Serdecznie pozdrawiamy przy okazji pana... Sekundkę, gdzieś go tutaj zapisałem. Kaczmarek? Kaczmarczyk? Możliwe. Kaczmarek, Marian Kaczmarek, serdecznie pozdrawiam. Panie Marianie, upór maniaka godny podziwu, naprawdę. No, z tym pokazaniem twarzy, no może akurat cholera nie chce, najzwyczajniej w świecie, trzeba to zrozumieć. Mam prawo. Może nie chce. Słuchaj, tutaj fajne, no wydaje mi się fajne. Jeden z naszych widzów, Pit Wandi, napisał, że szkoda, że nie wspomnieliśmy o zbieraniu łusek po strzelaniu, pod szkoleniem. Ale to co, mamy to nagrać? No nie, wiecie co, to dla nas też to jest absurdalne. Oczywiście łuska teraz jest towarem bardzo cennym, ale to zbieranie łusek gdzieś tam w śniegu, w polu i tak dalej, to już jest jakiś... Teraz dzisiaj będzie ciężko, mamy do tego sprzęt. Dokładnie, dokładnie. Śnieg jest, trudno będzie. Dobra. W jednym z odcinków prowadzący mówi, że laik nie powinien komentować, oceniać interwencji policji, bo się nie zna, a złe interwencje policji to margines, natomiast są tysiące prawidłowych. No i tutaj się oczywiście nie zgadza z tym. Po tym ostatnim nagraniu, które pojawiło się w sieci, gdzie policjantka przyłożyła pistolet do głowy tej osobie, którą tam zatrzymywali, ciężko to w ogóle oceniać, wiesz, to jest tak absurdalna sytuacja, ale jeżeli masz armię 100 tysięcy ludzi, tak, bo tyle jest policjantów, z czego tam no, spora część pracuje na ulicy i te interwencje codziennie przeprowadza, to jest zupełnie naturalne, że w tej masie trafiają się różne osoby o różnym marginesie wytrzymałości. No zgadza się. I ta osoba może niekoniecznie powinna pracować w policji. Na tyle mojego komentarza. Zostanie rozliczona. No, jest zawieszona, jakieś czynności trwają. Natomiast co, to jest troszkę tak, warto by było o tym powiedzieć, to jest troszkę tak, że do mediów przebijają się te interwencje, które się nie udały, w większości przypadków. I to jest trochę krzywdzące dla policji w tym kontekście, o czym mówiliśmy, czyli te tysiące dziennie interwencji, które są przeprowadzone w prawidłowy sposób, mnóstwo ludzi zadowolonych z tego, jak zostały te interwencje przeprowadzone. No niemniej jednak do mediów trafia tylko ta jedna nieudana z całego tygodnia, czasem miesiąca i ona rzuca taki trochę zakłamany, fałszywy obraz,
I może niekoniecznie dobrze nastawia społeczeństwo do policji, a przecież bez policji sobie nie poradzimy. No zgadza się. To jest kropka. No, każdy kraj ma jakąś tam policję. Kolejne pytanie. Ten zamaskowany to Nawal? Nie, nie. Ten zamaskowany to Kafir. To nie ode mnie pytanie, ale nie, wiesz, nie, widzę. Nie, nie, nie Nawal, Kafir. Kafir. Nie do końca się zgadza nasz widz Desperat Driver. Nie do końca się zgadza w kwestii dostępności do broni, szczególnie do broni, do ochrony miru domowego. Wszystkie służby działają po fakcie i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wszystko ma sens, natomiast wiecie co? Nie wiem, jak miałoby to funkcjonować, taka broń do ochrony miru domowego. Bo jak się domyślam, to ta broń wcześniej czy później z tego domu by i tak wyszła. No zgadza się. Nie ma co oczekiwać od społeczeństwa, od ludzi, że będą tą broń tylko i wyłącznie trzymali w domu, bo wcześniej czy później ta broń gdzieś tam w samochodzie, czasem przy tej osobie, wywędruje na ulicę. I tego może nie do końca byśmy chcieli. I to nam się dosyć fajnie klei z kolejnym pytaniem od widza, w zasadzie nie pytaniem, tylko oceną taką, gdzie Paweł Marzec napisał, że nie powinno być reglamentacji broni i nie powinno być rejestracji broni. Tu oczywiście w kilku częściach z tego, co pan Paweł napisał, się zgadzam jak najbardziej. Ograniczanie ilości egzemplarzy w ramach posiadanego pozwolenia jest totalnie bez sensu. W mojej ocenie oczywiście, nie? Czyli to, że ktoś, nie wiem, dostał pozwolenie do celów sportowych, ogranicza mu się do 5 sztuk. Ja oczywiście wiem, że to się ściśle wiąże z celem wydania tego pozwolenia, z realizacją tego celu, czyli z ilością tam zawodów i tak dalej, konkurencji, w których bierze udział. Mówię o sportowym teraz pozwoleniu, natomiast dalej to jest bez sensu, zupełnie. No przecież ograniczanie, no tak nie wiem, jakby ktoś powiedział, ile możesz mieć znaczków pocztowych, no zgadza się, w swojej kolekcji. Tylko bez sensu. No policja już po prostu musi zobaczyć, czy spełnia on logistyczne zabezpieczenie, magazyn broni, czy... I tyle. Jeśli no, on sobie z tym radzi, to jego sprawa. A ile on sobie tam tego kupi, to już też w mojej ocenie jest bez sensu. Natomiast system rejestracji, wiecie co, ja nie znam kraju, to tam rozmawialiśmy z panem Pawłem pod filmem. Nie znam kraju w Europie, wiem, że w Stanach, nie we wszystkich Stanach jest... Nie wiem, czy w ogóle w Ameryce, bo to z tego, co czytałem, to chyba w ogóle nie mają systemu rejestracji broni. No i potem się kończy jak kończy. Kończy się byle jak. Pan Paweł tam pisał, że oczywiście broni wszyscy będą pilnować i tak dalej. Chyba nie. Nie, mi się wydaje, że nie. W Europie chyba też nie ma takiego państwa. Nie byłbym takim optymistą. No nie wierzę w takie rzeczy. Wolę, żeby to pozostało w tym stanie, jakim jest, czyli rejestrujemy broń. Wiadomo, ile tej broni tam wtedy dana osoba posiada, kto ją posiada przede wszystkim. Wiecie, brak rejestracji broni kończy się tym, że pytanie jest, co zrobić w przypadku utraty tej broni, kradzieży tej broni. Nie ma żadnej możliwości nadzoru nad tą bronią, ani żadnego obowiązku przez takiego posiadacza. No bo jeżeli nie ma jej zarejestrowanej, to może ją zagubić, może jej nie mieć, może ją sprzedać na jakimś czarnym rynku. Takich sytuacji nie unikniemy. Co dalej z tych pytań jeszcze? Przepraszam, że ja na ten telefon... Głowa ludzka, nie śmietnik. Dobrowolne szkolenie wojskowe po ukończeniu szkoły średniej z możliwością zdobycia dodatkowych umiejętności, prawo jazdy kategorii D, kurs płetwonurka i tak dalej. Łatwiejszy dostęp do broni po przeszkoleniu. No to jest bardzo szerokie spektrum zaprezentowane przez pytającego. Do tych pytań trzeba było nam się przygotować bardziej, ale na dzień dzisiejszy, no kiedyś w wojsku się zdawało kategorie na prawo jazdy, nawet na kategorię C, robiło się kurs płetwonurka. I to miało sens. No. Oczywiście niektóre rzeczy do tej pory się w armii robi, bo jest armia prawie zawodowa. Ale łatwiej, wyżej będzie notowany poborowy, który zgłosi się do armii na zawodowego, jak będzie pewne rzeczy zrobi sam w siebie zainwestuje. Można się szkolić, przecież można zrobić kurs płetwonurka, można się szkolić u takich jak idzik ze strzelania, co jest mile widziane potem w WKU, Wojskowej Komendzie Uzupełnień. No, a do tematu na pewno wrócimy, bo my dużo rozmawiamy na temat szkolenia tutaj. Wiesz co, większość ludzi tak po tym filmiku, który wrzuciliśmy, jest za przywróceniem tych zajęć PO w szkołach ponadpodstawowych. My też. My też jak najbardziej, więc tutaj jesteśmy zgodni z tym, co piszecie. Jak najbardziej chcielibyśmy, żeby te zajęcia powróciły.
Oczywiście wiąże się to ściśle z logistyką, która leży na najzwyczajniej w świecie. No i z Ministerstwem Edukacji Narodowej. No tak, to przede wszystkim oni muszą się tym zająć, utworzyć program. Strzelanie, to co mówiliśmy, wiąże się ze strzelnicami. Inaczej tego nie widzę. No, można oczywiście jakoś tam elektronicznie próbować to zastąpić. A druga rzecz, logistyka, tak jak powiedziałaś. No strzelnice, no one się z powietrza nie wezmą. No nie wezmą. To jest oczywiście dojazd na te strzelnice, sam pobyt i tak dalej. No mnóstwo czynników, które na to się składa. Oczywiście koszt zakupu amunicji jak najbardziej też. Broni na dłuższą metę. Pojawiło się pytanie od pana Macieja Posza. Dlaczego podczas zaprezentowanego strzelania broń dobyta z kabury nie była przeładowana? Ano dlatego, że niestety, nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo to od wielu lat temat jest wałkowany. Nasze służby mundurowe mają obowiązek broń przynosić w stanie bez prowadzonego naboju do komory nabojowej. Jeżeli okoliczności to uzasadniają, to wtedy nabój do komory nabojowej jest prowadzony. I teraz wiecie co, to jest troszeczkę tak, że temat od wielu lat powraca. To miało jakieś tam uzasadnienie w momencie, kiedy broń była stara. Najzwyczajniej w świecie były pistolety P64, P83. No i ta broń była w gruncie rzeczy zawodna. Natomiast te nowoczesne pistolety, które są teraz, czy to będą Glocki, czy będą Waltery, to są pistolety przystosowane do tego, żeby pracować z nabojem w komorze nabojowej, więc zupełnie bez sensu. Oczywiście trzeba by było zmienić sam system szkolenia i dołożyć ten element, ale począwszy od kursów podstawowych, gdyby to przeprowadził, to nie byłoby z tym większego problemu, myślę. Wiesz co, ja to widzę tak. Na dziś tyle. Pozbieramy te pytania. No i pamiętajcie, łapki w górę i subskrybujcie. Tak jest. A jeszcze jedno. No prawdopodobnie w styczniu będzie co najmniej dwóch gości. Mamy taką nadzieję. Będziemy mówić o ciekawej książce i jej autorze, który był w Afganistanie już za rządów talibów. To będzie ciekawy super temat. Dobra, słuchajcie, kończąc temat, pracujemy nad tym dźwiękiem. Naprawdę staramy się go poprawić, no na ile możemy na tą chwilę. Będzie dobrze. Dawaj, idziemy postrzelać. Zimno jak.